i nie, że niby się nagrywa, nie? Zobaczymy. Chyba zobaczyłem. Z tej strony Epic Riders, a dzisiaj witam was w kolejnym motovlogu, powiedzmy vlogu o tym, co się u nas dzieje. A w ostatnim czasie dzieje się bardzo dużo, bo na przykład nagrywamy teraz nową kamerką GoPro Hero 9 Black, czyli flagowiec najnowszy GoPro. Także od teraz będziecie widzieć nas na takiej jakości, ale dopiero zaznajamiam się z tą kamerką. Testujemy dopiero najlepsze ustawienia, opcje, także to może nie być jakość docelowa. Raczej nastawcie się. Raczej to jest dla nas ten odcinek też jako test. Także teraz nagrywam Full HD w 60 klatkach. Hypersmooth 2.0 bez boosta. Chciałem nagrywać w 2.7K, ale muszę kupić kartę większą, bo za co jest 34 giga, to no to jest 30 minut nagrywania na niej, także średnio, a jeszcze idą mi dodatkowe 3 baterie, stacja do ładowania i takie pierdoły, statywy. A druga sprawa, kupiłem pitbike'a, tym razem 140RC. Jeśli byście się pytali, co z TTR-em, TTR został sprzedany z racji właśnie kupna RC. RC jest wyższe, daje więcej troszkę możliwości. Trochę kurczę przerywa po ostatniej jeździe w śniegu. Mamy tak w ogóle grudzień i jakieś 10 stopni, także fajnie. Ostatnio udało mi się złapać na nim śnieg i coś przerywa. Kurde, tu znowu stoi tym tirem. I nie da się poskakać. No nic, jedziemy, wracamy. Zastawi podjazd i także później gdzieś dalej się zatrzymamy. Pokażę wam, jak wygląda. Jak wygląda to RC 2020 rok, także jeszcze udało mi się załapać na z tego roku. Jeszcze można mówić przez miesiąc, że z tego roku, tegoroczny. Trochę też zostało już przez ten czas przy nim porobione, także to też wszystko wam opowiem, co pamiętam, bo to chwilę czasu już minęło. Wow, było blisko, mogliśmy do rzeki wpaść. Także jak widzicie, na tym już jest dużo większy fan, jest trochę większy, można go na przykład kolanami tutaj złapać. A TTR, no niestety był za mały, nie? Jego nie było takiej możliwości. Ło, ślisko, te opony są nic nie warte. Jeszcze oryginalne. Pasowałoby zmienić na jakieś mitasy albo kędy, no ale na razie nie ma. Nie ma. O, tu to ktoś był. Także, o kurde, zakopał się. Także tutaj się zatrzymamy. Niby chodzi, ale no dobra, tutaj się zatrzymamy. I tak przydałby nam się jakiś patyk, bo przecież zapomniałem, że ten nie ma stopki. No dobra, zaraz położymy go tu, jakiegoś patyka.
O, na przykład taki. Proszę wstawać. Dobra, powiedzmy, że... że stoi. Ja sobie gogle ściągnę, bo mi parują. Także tak, jak widzicie, MRF 140 RC 2020 rok. Licznika motogodzin nie ma, także nie wiem, ile ma nalatane, ile miał przy kupnie. Dużo już zostało przy nim zrobione, bo był oczywiście kupiony do tam lekkich poprawek. To z tego, co przy nim było robione razem z panem Radosławem. U niego na serwisie był, także polecam. Do tej pory śmiga. Amortyzatora to był tak wylany, że w ogóle nie można tego było nazwać amortyzatorem, także to w sumie była najdroższa tutaj część. Poszedł do zmiany. Napęd, łańcuch tak samo. Nowy tutaj założyliśmy, zregenerowaliśmy gaźnik, bo w gaźnik był włożony od jakiegoś baszana, więc to nie zregenerowaliśmy, tylko jak kupowałem TTR-a, to gościu mi dorzucił molkta, tylko z nim był taki problem, że cieka, ale kupiliśmy uszczelkę, założyliśmy i na razie nie cieknie i podaje fajnie. Do tego był jakiś taki chiński dziwny stożek jako filtr powietrza. Także to też od razu do zmiany jest już normalna, cywilizowana gąbka. Taka czerwona, sportowa, wiecie, żeby więcej koni miał. Co jeszcze robiliśmy? Klocki z tyłu, no to wiadomo, tutaj dosyć szybko schodzą. Tutaj gościu dołożył taką, o, tak już kupiliśmy trzymajkę, czy takie, no po prostu do podnoszenia, nie? Błotnik z przodu też jest nowy, tylko nie założony, bo jeszcze męczę stary. Na trytytki złapany i jeździ, a okleinę z niego przekleiłem na ten nowy, także jak kiedyś będę sprzedawał, no to będzie nowy ten. Ktoś miał nowy błotnik. Gripy nowe, niebieskie. O, tak samo miarkę oleju, wskaźnik oleju musieliśmy kupić, kupowałem, bo no, łamali po prostu. Była tak w pół tutaj łamana, także nie dało się w żaden sposób skontrolować, nie, poziom oleju. Co więcej, olej zmieniony na Valvoline 10W40, także świeży olej ma zalany. Przesmarowaliśmy główkę ramy, bo to była walka, nie jazda wcześniej. Ręce bolały po pierwszych kilometrach. Chyba wiecie, chyba tyle w sumie. Nic tu za bardzo chyba na razie nie robiliśmy, albo robiliśmy, tylko że nie pamiętam. Jeśli sobie przypomnę, to na pewno w komentarzach. Dlaczego kupiliśmy? Zmieniliśmy TTR-a na RC. No bo RC, jak widzicie, jest większy. Z takich dodatków, no to ma jeszcze chłodnicę olejową, ale to nie było priorytetem, żeby zmiany, nie? Tutaj jeszcze widzicie od nowości ta naklejka, żeby dzieci poniżej 14 roku życia nie użytkowały tego pitbike'a. Także no, świeży motorek to był. No tak, to co więcej, to tyle w sumie widzicie. Jeszcze na pewno się przejedziemy, coś wam opowiem, coś poświrujemy, póki jest pogoda, trzeba korzystać, także myślę, że nie ma co stać, tylko trzeba jechać.